kandydował pan na prezydenta, a potem okazało się, że praktycznie pomógł pan w wyborze Andrzeja Dudy, nie popierając kontrkandydata. Zdanie czy twierdzenie, że ja pomogłem w wyborze Andrzeja Dudy, proszę mi łaskawie wybaczyć, ale jest kompletnie niezgodne z prawdą. Jest absurdalne. Dysponuję, jeżeli pani będzie chciała, bo jestem już po wielu takich rozmowach, po spotkaniu pokażę pani serię nagłówków prasowych, internetowych z tamtych właśnie czasów o tym, że Hołownia poparł Trzaskowskiego w drugiej turze. To nie ja, to dziennikarze. Proszę zapytać albo obejrzeć w internecie, co na ten temat sądzi Rafał Trzaskowski, z którym rozmawialiśmy na ten temat na kampusie i który jasno i wyraźnie podziękował mi za wsparcie, którego udzieliłem mu przed drugą turą wyborów prezydenckich. Ja jestem kandydatem, tym spośród kandydatów opozycji z pierwszej tury, który miał w swoim elektoracie największy odsetek mojego elektoratu, większy niż u Kosiniaka, większy niż u Biedronia, zagłosował na Rafała Trzaskowskiego. To jest matematyka, to są dane Państwowej Komisji Wyborczej, to można bardzo łatwo sprawdzić. Dlatego proszę mi wybaczyć, ale ja nie ponoszę żadnej winy za wybór Andrzeja Dudy na prezydenta, a tego typu oskarżenia uważam za absurdalne i krzywdzące, bo nikt nie zrobił tak i tyle konkretnie, żaden z innych kandydatów, żeby wesprzeć Rafała w drugiej turze jak ja. Udostępniałem jego materiały, zaprosiłem go na live'a na moim kanale, na którym rozmawialiśmy, odpowiedział na nasze pytania, na moje pytania, dał gwarancję, że zrealizuje te rzeczy, które dla mnie były ważne i potem znaczna część moich wyborców powiedziała ok, fajnie, więc będziemy głosowali na Trzaskowskiego, a w ogóle nie chcieliśmy iść na te wybory. Udostępniliśmy, o tym też się rzadko mówi, zaproponowaliśmy sztabowi Rafała wszystkie badania, które mieliśmy do dyspozycji, zrobione z myślą o mojej drugiej turze. Wszystkie. To jest najcenniejszy skarb, jaki ma każda kampania wyborcza. Powiedzieliśmy, bierzcie, niech to wam pomoże. Mamy to przebadane na wszystkie strony. Niczego nie chcieliśmy dla siebie. Proszę mnie więc o takie rzeczy nie oskarżać.